29 kwietnia wspominamy świętego Antoniego Kim Song-u, męczennika. Antoni urodził się w 1794 roku w Kusan w Korei Południowej w rodzinie katolickiej. Był uczciwy, wspaniałomyślny, wielkoduszny i znany z hojności. Szanowany był także przez niekatolików. W swoim domu zorganizował kaplicę, w której gromadziła się na modlitwę rodzina i sąsiedzi. Czytano tam Słowo Boże i uczono katechizmu. To przyczyniło się do tego, że wszyscy mieszkańcy wsi zostali katolikami. Gdy przybył tam kapłan, często właśnie w tej kaplicy odprawiał mszę świętą. Po śmierci matki Antoni przeprowadził się do Seulu. Jego dwaj bracia zostali w rodzinnej wiosce. Obaj byli aresztowani i zginęli w więzieniu. Po śmierci żony Antoni ożenił się drugi raz z bardzo pobożną kobietą. W styczniu 1840 roku, w czasie kolejnej fali prześladowań, cała jego rodzina została uwięziona. Ktoś doniósł władzom, że są katolikami. Antoniego torturami chciano zmusić do wyrzeczenia się wiary. Jednak on oznajmił szefowi policji, że umrze jako katolik. W więzieniu prowadził taki tryb życia jak w swoim domu. Nie zabiegał o uwolnienie czy inne łaski. Katechizował, przez co niektórzy więźniowie przyjęli chrzest święty, prowadził modlitwy, dzielił się tym, co miał. Był lubiany i szanowany przez współwięźniów, także niekatolików. Po 15 miesiącach pobytu w więzieniu znowu był przesłuchiwany, torturowany i zmuszany do wyparcia się wiary, lecz Antoni w niej wytrwał. Nie przeprowadzono żadnego procesu sądowego. 29 kwietnia 1841 roku zginął przez uduszenie za to, że był wiernym wyznawcą Chrystusa. Miał 46 lat. Beatyfikowany był przez papieża Piusa XI 5 lipca 1925 roku, a kanonizowany z grupą 102 innych męczenników koreańskich, wśród których był też jego brat Józef, przez papieża świętego Jana Pawła II 6 maja 1984 roku. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie świętemu Antoniemu, który upodobnił się do Chrystusa w jego męce i śmierci. Spraw, abyśmy wstępując w ślady męczennika osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.